Jakiś czas temu miałem do czynienia z takim lekkim kryzysem egzystencjalnym. Kryzys ten dotyczył mojego własnego życia. Jak dobrze wiecie, w zeszłym roku skończyłem studia i postanowiłem całkowicie poświęcić się YouTube'owi. Stąd taka ilość nagrań nagranych przeze mnie, wszystkie wideo poradniki, serię nagrań w zeszłym roku. Dwie serie nagrań, które zrobiłem, poświęcone Kundalini oraz oświeceniu, które szczegółowo wyjaśniają zagadnienie oświecenia. I poczułem pod koniec zeszłego roku, że delikatnie zaczynam się wypalać. Zaczynam wypalać się kreatywnie, tracę swoją pewność siebie, czuję lekkiego rodzaju sens pomieszania względem mojej osobowości, myśli w głowie, moich własnych granic oraz mojej twórczości. Musicie wiedzieć, że tworzenie takiej ilości nagrań wideo konsumuje bardzo dużą ilość czasu i bardzo dużą ilość zasobów pamięci, inteligencji, intelektu, umysłu. Bo to jest praktycznie tak, gdy jesteś YouTuberem i nagrywasz filmy na YouTube i robisz przykładowo 6 albo i nawet 7 filmów w tygodniu. Mam tutaj na myśli taką ciągłą, nieprzerwaną pracę, która jest systematyczna i uporządkowana i stricte ukierunkowana na określony cel, na twórczość i pomaganie ludziom w moim przypadku. I jak tak cały czas się to robi, to praktycznie poświęca się całe życie na to, aby to robić. Całymi dniami poszukuję informacji, uczę się, zdobywam wiedzę, przerabiam wszystko na sobie i dzielę się tutaj z wami. Przy okazji pomagam ludziom przez internet. Robię to praktycznie za darmo, bo niewiele zarabiam na tym pieniędzy. No i tak po prostu poświęciłem całe swoje życie, jeżeli chodzi o zeszły rok. I pod koniec zeszłego roku moje przebudzenie Kundalini zaczęło się kończyć. Poczułem bardzo dużą ilość energii, jaka wchodzi do mojego czakramu korony. Poczułem ogromną ilość błogości i miłości. Miałem różnego rodzaju doświadczenia, takie wieńczące mój proces przebudzenia. Zresztą kiedyś jeszcze nagram na ten temat film, ale chcę, abyście wiedzieli, że pod koniec zeszłego roku przeżyłem swój własny kryzys. I nie mówiłem tutaj o tym na kanale, choć część informacji tak zdawkowo wam przedstawiałem. To teraz po nowym roku postanowiłem, że będę nagrywał mniejszą ilość filmów wideo i jeszcze bardziej chcę postawić tutaj przed kamerą na szczerość i autentyczność. W ogóle zależy mi na tym, abyście poczuli tą taką przezroczystość pomiędzy nami. Bo moim zdaniem tego brakuje bardzo mocno na YouTubie, jeżeli chodzi o kanały rozwojowe. Zazwyczaj macie styczność z gadającymi głowami, które przekazują wam informacje, ale tak na dobrą sprawę nie macie pojęcia, jak wygląda życie takiego człowieka, poza samą informacją. No i ja chciałem przedstawić i dać ludziom tą dodatkową wartość, aby widzieli, jak wygląda moje życie. Abyście widzieli tą prawdę, tak? To jak naprawdę wygląda moje życie. Ja przeżyłem taki kryzys związany właśnie z samopoświęceniem się, bo ja praktycznie całkowicie poświęciłem się YouTube'owi, pomaganiu innym ludziom, tak jak wam wspomniałem wcześniej, praktycznie za darmo. Tutaj dzięki pomocy i wsparciu was, widzów oraz wielu osób w formie anonimowej, moich przyjaciół i bliskich, udało mi się tutaj utrzymać, jeżeli chodzi o YouTube. Poza tym prowadzę też swoją działalność taką freelancerską, nagrywam wideo na zlecenie, prowadzę coachingi, od czasu do czasu robię strony internetowe, ale to nie jest takie ciągłe i takie, wiecie, utrzymane w takim charakterze profesjonalności, tak? Nie chodzi, mi o to, że to nie jest główny cel mojej pracy. Ja chciałem się skupić na rozwoju duchowym, na tym, aby stać się jak najlepszym nauczycielem i pomagać innym ludziom. I w swoim życiu miałem wiele tego typu kryzysów. Mógłbym powiedzieć, że to jest w pewnym sensie taki kryzys tożsamości, tego jak definiujesz samego siebie w świecie.
Pamiętam, pierwszy taki poważny kryzys był w chwili, gdy schudłem i nagle z chudego patyka, wróć, z takiego otyłego człowieka stałem się chudy. Miałem taki kryzys, gdy szedłem na studia. No i wiecie, w takich momentach przełomowych w moim życiu, gdy czułem, że kończę jakiś rozdział mojego życia i zaczyna się kolejny, do tego typu kryzysu u mnie w życiu dochodziło, między innymi po przebudzeniu, tak? I pomyślałem, że nagram takie właśnie wideo dla was, takie bardzo holistyczne, takie bardzo obrazowe, takie bardzo szczere i autentyczne, abyście mieli tą świadomość tego, jak radzić sobie z tego typu kryzysem w waszym życiu, bo my nie unikniemy tego typu kryzysu w naszym życiu. Dzieje się to z powodu tego, że przechodzimy przez różnego rodzaju etapy i nasza osobowość redefiniuje samą siebie. Potrzebujemy nową wersję samych siebie, aby poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, z nowymi celami, z nowymi wartościami, z nowymi potrzebami, po to, aby wzrastać, po to, aby się rozwijać. I ja chcę wam powiedzieć to, że w życiu ważny jest zarówno rozwój świadomości, jak i rozwój swojego własnego umysłu, rozwój swojej własnej osobowości, rozwój swojego własnego ego, jak zwał, tak zwał. Bo oprócz tego, że mamy czystą świadomość, czystą jedność, w której możemy się rozpoznawać, którą jesteśmy, esencja naszego życia, świadomość, to mamy również życie materialne. Jesteś człowiekiem, masz swoje własne potrzeby, masz swoje własne życie do przeżycia i należy to ładnie, pięknie zintegrować, bo jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli nie zintegrujecie swojego własnego życia, to będziecie czuli taki sens, że coś jest nie tak i to cały czas będzie za wami szło, nieważne w jakim kierunku w swoim życiu pójdziecie. I to między innymi dlatego namawiam ludzi do praktyk duchowych, do tego, aby medytowali, prowadzili dzienniki, aby kontemplowali, pracowali nad sobą, aby nie tylko słuchali nauczycieli i ufali takiej ślepej wierze, że no, moja duchowość kończy się na chwili obecnej, moja duchowość kończy się na non-duality, przecież jestem jaźnią i tyle. Nie, jesteś człowiekiem i będziesz żył, bardzo długo będziesz żył, taką mam nadzieję. I mam nadzieję, że przeżyjesz to życie w sposób szczęśliwy, w zgodzie z własnymi wartościami i w poczuciu spełnienia i prawdziwej, głębokiej dojrzałości. I to wideo jest jednym z aspektów mojego projektu i celów na ten rok. Czy mogę nazwać siebie dojrzałym człowiekiem? I mam dla was tutaj 5 takich punktów dotyczących tego, jak poradzić sobie z kryzysem. I wybaczcie mi taki trochę przydługi wstęp, ale dla mnie jest on bardzo ważny, jest wręcz kluczowy i krytyczny. Abyście mieli świadomość tego, jaka jest moja motywacja i z jakiego miejsca ja pochodzę. Bo bez tego będziecie mieli dostęp tylko i wyłącznie do wiedzy i pustych przekonań, które na dobrą sprawę nie będą miały jakiegokolwiek sensu zakorzenienia w waszej rzeczywistości. Generalnie to, skąd się bierze kryzys? To kryzys jest po prostu załamaniem naszej tożsamości. Jest śmiercią naszego ego. Jest końcem naszej własnej egzystencji. Tym jest kryzys. Tak się zawsze czujemy. Czujemy się połamani, zmieszani, zdezorientowani. Czujemy, że nasz umysł zaczyna rzygać. Czujemy płacz, zgrzyt, kaprys, emocjonalny ból, traumę, cierpienie. Czujemy, że coś się w naszym życiu kończy. To może być tak, jak powiedziałem wcześniej, tak? Koniec studiów. Uświadomienie sobie zmiany kierunku prowadzenia kanału na YouTube. Ale to może być na przykład moment, gdy wchodzisz w związek partnerski, masz dzieci, dom, rodzinę, twoje dzieci dorastają, nagle opuszczają dom, nagle zdajesz sobie sprawę, że twoje dzieci są samodzielne, ty nagle dorastasz jeszcze bardziej, stajesz się dziadkiem. Potem jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, aż w końcu zdajesz sobie sprawę, że czas nadszedł, aby skończyć to życie.
I to, co jest charakterystyczne w tym kryzysie, to jest to, że przechodzimy przez proces rekonstrukcji naszego własnego ego. Nasze ja totalnie się rozpada, totalnie się rozpływa i my wracamy po jakimś czasie na nowo z całkowicie nowym sensem istnienia, z całkowicie nową tożsamością, z całkowicie nowymi wartościami i z całkowicie nowymi celami. I to jest taki krąg śmierci oraz ponownych narodzin. I tym jest właśnie kryzys. I chcę, abyście patrzeli na kryzys nie jako moment, gdy jest koniec świata i wszystko się załamuje, ale jako na szansę tego, że staniecie się nowymi, lepszymi wersjami samych siebie i będziecie mogli wzrastać dalej i się rozwijać dalej. Podczas kryzysu dochodzi również do samoleczenia oraz do nowego ustanowienia sensu homeostazy. Samoleczenie w gruncie rzeczy polega na tym, że pozostajesz samemu ze sobą i rozpoznajesz samego siebie. Największym, mógłbym powiedzieć, takim metafizycznym leczeniem jest takie metafizyczne leczenie, szczególnie po przebudzeniu kundalini, gdy masz otwarty czakram serca i korony, jesteś w stanie uleczyć samego siebie. To jest niesamowite, to jest możliwe, ja tego doświadczyłem. To jest po prostu cud. I twój umysł zaczyna ustanawiać nowy sens homeostazy. Homeostaza to jest sens stabilności, to jest sens równowagi. Bo podczas kryzysu my tracimy całkowicie sens równowagi, tracimy sens punktu odniesienia względem rzeczywistości. Tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie nasze wartości się posypują. Czasami tracimy kontakt z starymi znajomymi, starymi ludźmi. Kończą się stare relacje i stare sposoby myślenia, sposoby funkcjonowania w rzeczywistości. Bardzo często odpadają nałogi. Bardzo często odpadają uzależnienia, przywiązania, które dłużej nam nie służą, jakieś informacje, przekonania, wiedza, która nam dłużej nie służy, po to, abyśmy odnaleźli nowe centrum balansu i równowagi. Wzrost, rozwój, a rozpad. To jest takie, mógłbym powiedzieć, prawo entropii, tak? Czy dobrze pamiętam? Jakoś to tam było, tak filozoficznie, ładnie, że dochodzi do rozpadu czegoś starego po to, aby mogło wyrosnąć coś nowego. I kiedyś myślałem, że to są takie trywialne słowa, ale tak po prostu jest. I należy się z tym pogodzić, że tak wygląda nasze życie. Jak popatrzycie, wyjdziecie z domu, popatrzycie na jakiś ogród, na to, co się dzieje w zimę, na to, co się dzieje na wiosnę, popatrzycie na słońce, możecie popatrzeć się też na samych siebie. Bo tak wygląda życie każdego z nas i my przechodzimy przez ten proces każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca, każdego roku, aż do końca naszego życia. Kreatywność, tworzenie siebie i stawianie granic. To jest, myślę, że też bardzo kluczowy aspekt, jeżeli chodzi o przechodzenie przez kryzys egzystencjalny, w ogóle kryzys sam w sobie. To jest to, że po kryzysie dochodzi do momentu, gdy uświadamiamy sobie własną moc, gdy czujemy, że już trochę wyzdrowialiśmy. Uświadamiamy sobie nowe rzeczy, swoje nowe możliwości. Dochodzi do takiego procesu kreatywnego w naszych głowach. No i wtedy możemy stworzyć samych siebie na nowo i postanowić i postawić wokół siebie nowe granice. Te granice są nam potrzebne, abyśmy mogli normalnie funkcjonować. Abyśmy mieli sens pewności co do tego, co robimy, abyśmy się nie huśtali, wiecie, z boku na bok, pod wpływem emocji za bardzo. I to się dzieje niemalże samoistnie. Jeżeli przychodziłeś w swoim życiu przez kryzys i po jakimś czasie z niego wychodziłeś, to na pewno zdałeś sobie sprawę, że tak się po prostu samo to działo. Ale jeżeli tak się w twoim przypadku nie zadzieje, to bardzo ważne jest, abyś poddał się stymulacji swojej własnej kreatywności. Przykładowo, zacznij czytać książki, które cię inspirują, zacznij słuchać nagrań, które cię inspirują, zacznij słuchać muzyki, która cię podnieca, poznaj nowych ludzi, postaraj się otworzyć na jakichś nowych ludzi, wejdź na jakąś grupę, poznaj właśnie nowych ludzi, otwórz się. Warto jest zrobić ten pierwszy krok i pokonać ten opór,
poprzez właśnie formę takiego twórczego relaksu, jakiejś głębokiej refleksji nad sobą. Tutaj chodzi o to, żebyś ty nie robił tego na siłę, bo jeżeli czujesz, że przechodzisz przez kryzys i nie jesteś jeszcze na to gotowy, to nie jest to zbyt dobre, gdy wymuszasz na siebie zbyt szybki postęp. I ja wiem sam po sobie, bo właśnie w zeszłym roku bardzo mocno nacisnąłem w swoim życiu na szybki postęp. No i owszem, bardzo szybko się rozwinąłem, ale zdałem sobie sprawę, że nie nadążałem za swoim własnym rozwojem. Nie byłem wystarczająco dojrzały do swojego własnego rozwoju. Tak jakbym wyprzedził swój własny rozwój świadomości, ale nie dojrzałem do swojego własnego rozwoju. Ja wiem, że tak brzmi śmiesznie i sprzecznie. I ja pewnie jeszcze nie raz zrobię na ten temat wideo i wam o tym opowiem. Ale teraz tak śmieję się, bo tak po prostu było. Tak po prostu było. I teraz wiem, że no warto jest właśnie poznać samego siebie, poczuć, gdzie są te granice, gdy czujesz, że po prostu masz ten kryzys z lenistwa, bo też możliwe jest, że masz kryzys z lenistwa, bo nie chcesz się zaangażować w życie, bo uciekasz od jakichś zobowiązań, ale tak czy siak zawsze najlepiej jest zacząć od stawienia czoła swojemu własnemu oporowi. I temu właśnie służą wszystkie praktyki duchowe, takie jak medytacja, yoga, uważność, obecność. Bo jak pozwolisz temu oporowi, aby się zrelaksował, tak? Bo opór to jest takie napięcie w nas samych, gdy trzymamy się tego, co już było, trzymamy się przeszłości, trzymamy się bezpieczeństwa, komfortu. Jak pozwolisz sobie na to, aby to puścić, to naturalnie rzeczy same zaczną się dziać. Twoja uwaga się zrelaksuje, zaczną napływać do twojej głowy kreatywne myśli, jakieś nowe pomysły, inspiracje. I zobaczysz, że dużo łatwiej będzie ci wejść w taki stan bezwysiłkowego flow, gdy rzeczy po prostu same zaczną się dziać, poczujesz taki sens synchroniczności i po prostu wszystko zacznie się samo układać. Tutaj mam ostatni punkt na swojej kartce. Chcę, abyś zdał sobie sprawę, że każdy kryzys w naszym życiu jest po to, abyśmy dojrzewali jako ludzie. Jest tylko i wyłącznie po to, abyśmy dojrzewali jako ludzie. Jeżeli przechodzisz przez kryzys, to jest to takie wezwanie twojej świadomości, twojego wnętrza, twojej jaźni do tego, abyś bardziej dojrzał. Abyś po prostu bardziej dojrzał. Abyś spojrzał tam w samego siebie. Abyś dojrzał, dosłownie dojrzał, czyli sprowadził swoją uwagę do swojego własnego wnętrza i oświetlił te rejony samego siebie, od których uciekałeś lub nie do końca je rozwinąłeś. To czasami może wywoływać taki emocjonalny ból i dyskomfort. Tylko że dużo większy ból i dyskomfort może wywoływać u ciebie ucieczka od spojrzenia tam. Bo w pewnym momencie, gdy człowiek cały czas ucieka od stawienia czoła wyzwaniom i problemom i goni tylko i wyłącznie za tym, co przyjemne, to zaczyna wywoływać w nim większy ból, niż gdyby po prostu wcisnął hamulec, zreflektował się nad sobą, spojrzał tam, gdzie ma spojrzeć. Przestał tak przywiązywać się do życia i po prostu ruszył dalej. To jest taka ogólna filozofia, jeżeli chodzi o kryzys. Bo tak na dobrą sprawę, to wszystko się dzieje w ten sam sposób. Każdy kryzys pojawia się z tego samego powodu, dotyczy podobnych aspektów naszego ego, nieświadomości i prosi nas o to, abyśmy dojrzeli. Prosi nas o narodziny nowszej wersji samych siebie. I jest po prostu szansą na nasz własny rozwój i lepsze poznanie samych siebie. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Widzimy się w następnym nagraniu, czyli jutro. Tak, proszę dać łapkę w górę, napisać pozytywny komentarz, napiszcie swój własny przemyślunek. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.